myślę, że tak jak tutaj w tym gronie się znajdujemy, wszyscy doskonale wiemy, że zdjęcie jest bardzo popularne w dzisiejszych czasach. Wszyscy chcemy mieć pamiątkę w postaci fotografii z każdej uroczystości, z każdego spotkania, z spotkania towarzyskiego. Robimy te zdjęcia telefonami, smartfonami, tabletami, a niektórzy robią to z osobnymi aparatami. Tak, z takimi zdjęciami dzisiaj będziemy mieli do czynienia na podsumowaniu konkursu. Robimy zdjęcia wszyscy, ale nie wszyscy do końca się na robieniu zdjęć znamy. A nacjaliści, którzy dzisiaj przybyli, którzy nadesłali pracę na nasz konkurs, z całą pewnością potrafią te zdjęcia robić, a na dodatek mają pewną wrażliwość akustyczną. Co po usunięciu tej tkaniny, gdzie prace naprawdę się znajdują, będzie można obejrzeć. Został zorganizowany taki mały wernisaż waszych prac. Po wczorajszych burzliwych obradach jury wyłoniliśmy trójkę najlepszych fotografów młodych gimnazjalistów. I tak, trzecie miejsce zajęło zdjęcie Patryka Dawida Wojtaszka. Zapraszamy. Drugie miejsce Nina Bednarek z gimnazjum nr 3 w Warszawie. Pierwsze miejsce dla Filipa Druszcza z gimnazjum nr 7. Wszyscy doskonale widzicie, jakie oni nagrody otrzymują. No właśnie pochwalisz się o to pierwsze miejsce, że teraz już będzie profesjonalnie wyglądał, prawda? Zrobisz zdjęcie, zrzucisz na laptopa i wszystko będzie profesjonalnie. Oni otrzymali po tablecie. Gratulacje, ja wam też gratuluję. Znajdujemy się w dniu dzisiejszym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie organizowany jest finał 3. Powiatowego Konkursu Fotograficznego. Hasło dzisiejszego konkursu to jesień. Konkurs adresowany jest do gimnazjalistów powiatu tomaszowskiego. Fotografia to utrwalanie obrazu światłem. W zasadzie na fotografii zna się każdy z nas, bo czy to za pomocą zwykłego telefonu, czy smartfonu, czy tableta robi zdjęcia, wrzuca na portal społecznościowy, ale to tylko takie zwykłe fotografie dokumentujące codzienne życie. Myślę, że ci gimnazjaliści, którzy wzięli udział w dzisiejszym konkursie, to z całą pewnością osoby wrażliwe, potrafiące kompozycyjnie odpowiednio złożyć zdjęcie, poza tym posiadający również pewną wiedzę fotograficzną. I na tym nam zależało, bowiem ten konkurs jest adresowany właśnie po to, by do zawodu fototechnika, w którym to naukę już trzeci rok prowadzimy, rekrutować uczniów, którzy właśnie są wrażliwieni artystycznie, a jednocześnie w przyszłości wiązaliby swoje działania zawodowe z fotografią. Kiedy uruchamialiśmy kierunek fototechnika 3 lata temu, w zasadzie zaczynaliśmy od niewielkiego studia fotograficznego. Studio może nie zwiększyło rozmiarów, ale jest zdecydowanie lepiej doposażone. Obok tego w ubiegłym roku otworzyliśmy ciemnię fotograficzną. Organizujemy różnego typu wystawy i wernisaże prac naszych dzieci. Nasza młodzież wspierana środkami unijnymi również czy kończy kursy profesjonalne takie jak Photoshop czy AutoCAD, czy uczestniczy w różnego typu wyjazdach, oglądając wystawy czy wernisaże artystów, fotografików. I z całą pewnością przynosi to efekty. Młodzież zdobywa nagrody w licznych konkursach fotograficznych. No a w dniu dzisiejszym w pracach gimnazjalistów też wiele można dostrzec. Przede wszystkim magię jesieni, zamkniętą fotografii. Jest sporo nagród. Chciałam tutaj powiedzieć, że głównym sponsorem dzisiejszego konkursu jest pan Rafał Zygmunt, właściciel firmy Zygacom, który ufundował bardzo cenne nagrody. Pierwsza nagroda to laptop, a nieco mniejsze nagrody, druga, trzecia to tablety, więc nagrody faktycznie cenne. Oprócz tego różnego typu gadżety i akcesoria fotograficzne. Mamy nadzieję również, że gimnazjaliści w przyszłości zostaną tym konkursem zachęceni do kontynuowania nauki właśnie w tym zawodzie u nas w szkole. W konkursie wzięło udział 80 osób, co jest z roku na rok liczbą coraz bardziej wzrastającą, a prac, jako że każdy przedstawiał 5 prac, w związku z czym kilkaset prac. Faktycznie ciężko było wybrać i jury konkursowe miało wielki problem, no ale udało się i za chwileczkę zostaną te prace odsłonięte i wręczymy nagrody. Za techniki fotograficzne Jędrzeja Wańczyka, gimnazjum w Pomorowie. Za portret Karoliny Wilczyńską z gimnazjum nr 7.
za fotografię pejzażu Radosława Legielińskiego, gimnazjum Wielkopolskie. Za fotografię architektury Kingę Wiśniewską, gimnazjum nr 7. W kategorii fotografia społeczna wyróżniliśmy pracę Marty Biedrowskiej z gimnazjum nr 4. W kategorii obróbki fotograficznej Michała Lewandowicza z gimnazjum nr 4. W kategorii przyroda Blanka Kolana z gimnazjum nr 7. Dziewczyny wręczają dyplomy i upominki. Wyróżniliśmy ponad 10 osób i wśród nich znalazła się Ola Bielgosińska, gimnazjum nr 4. Monika Łapczyk, gimnazjum nr 7. Dania Suska, gimnazjum nr 4. Izabela Pitt. Maja Korzeniowska z gimnazjum w Niewiadomie. Marlena Korzeniowska z gimnazjum nr 3. Marta Zakłaszczo z gimnazjum nr 7. Milena Marzewka z gimnazjum nr 4. Paulina Kwiatkowska z gimnazjum w Niewiadomie. Już w